Prostata żygolaka urosła od wiagry. Wiedzieliście, że żygolacy także cierpią na choroby zawodowe? Ten mężczyzna z południowego Tajwanu pracuje w branży już 12 lat. Przez ostatnie 10 lat był tak popularny, że musiał brać wspomagacze, by stanąć na wysokości zadania. Wydał prawie 50 tysięcy złotych na 100 pudełek pigułek, które zapewniały gotowość do pracy. Mówi, że odbywał 2 do 3 stosunków co noc, czasami zdarzało się 5. Jednak ostatnio zaczął mieć problemy z oddawaniem moczu. Jego doktor powiedział mu, że pigułki, które bierze, nie tylko stawiają jego Andrzeja na baczność, ale i przyprawiły go o powiększoną prostatę. Co za dużo, to niezdrowo.